Witam w kolejnym filmiku. Niestety jestem tak zdolna, że nagrałam tak długi filmik i dopiero później chcę zobaczyć po prostu, czy nie przesadziłam. Zobaczyłam, jak mądrze to nagrałam. Szkoda, ale cóż, o tak wielu rzeczach opowiedziałam, pewnie teraz nie będę w stanie tego odtworzyć. Ale cóż, życie, będę mieć nauczkę, żeby jednak kontrolować tak się, zwłaszcza tak długich filmików, czy to jest jednak nagrywanie włączone, czy ja nie spauzowałam. Jakby, nie wiem, i potem nie wznowiłam, bądź też jakoś inne. Generalnie tutaj wygląda na to, że ja po prostu jakoś to tak wznawiałam, że nie wznowiłam. W każdym bądź razie, przychodzę z filmikiem, który postanowiłam teraz nagrać. Tyle rzeczy przekazałam, tyle różnych jakichś anegdotek, opowieści, historii. Teraz po prostu zebrać myśli i wszystko odtworzyć, no to jest po prostu problematyczne teraz. Ale może mi się większość uda odtworzyć. Przypominam oczywiście opcja pełny ekran. Ja wspominałam o tym, że w ogóle mam dzisiaj bardzo minimalistyczny makijaż, ale on jest akurat. Także on jest tylko taki bardzo rozmyty, bez całkowicie dolnej powieki, troszeczkę tam tuszu na górnych rzęsach, trochę brwi i trochę jasne usta, ale dzisiaj miałam tak dużo różnych rzeczy, że po prostu już skończyło się takim bardzo krótkim makijażem, tego, że nie miałam czasu za bardzo robić dłuższego i bawić się w jakieś makijaże dłuższe niż na przykład 2-3 minuty. Także tak się skończyło, ale za to zdążyłam odebrać i nawet rozpakować na bieżąco 3 pakunki. Przybyły różne nowe nabytki i w postaci flakonów, i w postaci dekantów, i w postaci próbek. Ja jestem zdecydowanie dekantowa, o tym też właśnie wspominałam w owym filmiku. Czyli ja jestem osobą, gdzie bardzo wśród perfumoholików doceniam właśnie tak niesamowitą chęć poznawania emocji perfumowych, że właśnie koncentrowanie się na dekantach, samplerkach, próbkach i tak dalej, dlatego że to czasami jest jedyna opcja poznać tak niesamowite odkrycia perfumowe, bo na przykład flakon jest wręcz po prostu nierealny. I nigdy nie zrozumiem osób przedstawiających treści perfumowe, które uważają, że nie dadzą rady omówić zapachu na podstawie próbki, że potrzebują mieć flakon. Totalna bzdura i dla mnie jakieś kompletne nieporozumienie, bo tak naprawdę osoba zapatrzona na emocje perfumowe, na unikalność, na jakość, na odbiór zapachu, tak naprawdę może go spokojnie dokonać bez całej tej otoczki typu flakon. I tak też poznamy właśnie prawdziwego perfumoholika, który będzie nastawiony na te emocje, na to odkrywanie, na to doświadczanie, na to poznawanie, a nie na właśnie takie różne kwestie typu flakonik, nie flakonik i tak dalej. W tym filmiku będzie kilka flakoników, bo i flakoniki zostały odebrane. Jestem też perfumoholikiem, który ma i dużo flakonów, i ogrom dekantów i próbek. Tych flakonów jest też dużo, dlatego że po prostu niektóre zapachy, które tak mi urzekły, po prostu jakby skończyły się flakonem, bo w flakonie po prostu mamy tą większą ilość mililitrów, czyli po prostu zapasem mililitrów. Ale jednocześnie, gdybym nie mogła zdobyć flakonu, całkowicie byłabym usatysfakcjonowana zdobyciem zapasu mililitrów w postaci sporej odlewki. Na przykład w przypadku, jeżeli chodzi o Lush Tank Battle, bardzo szybko dekant został zastąpiony flakonem. Ale był taki moment, że miało się skończyć tak naprawdę sporą odlewką. I też byłabym ogromnie przeszczęśliwa w ogóle, mając zapas mililitrów, mogąc spokojnie dekant zużyć do zera. A teraz w ogóle już a propos odebranych rzeczy, już wiem, że dekant mogę zużyć do zera, bo flakon już fizycznie jest u mnie. Także mogę już na spokojnie go sobie używać. Rzeczy, które odebrałam dzisiaj w pakunkach, zaraz wszystko pokażę. O tak wielu rzeczach mówiłam, bo a propos takich różnych treści, których ja nie zrozumiem, to nie zrozumiem tego, że autor kanału ma problem, że wywiązują się jakieś rozmowy, że wywiązują się rozmowy między widzami, że ktoś ma inne zdanie, mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja nie muszę się zgadzać z kimś, a mogę chcieć oglądać jakieś treści, bo podoba mi się to, że ktoś przedstawia swoje własne odczucia, swoje własne emocje, swoje własne spostrzeżenia, a nie na przykład, nie wiem, czytanie nut, czy też, nie wiem, pokazywanie flakonika i nic o zapachu. Tego to już w ogóle nie zrozumiem, bo jest to przedstawianie zapachów, bo to jest wymienione w nutach, bo to ktoś wskazał. Przedstawiajmy rzeczy, które znamy, przedstawiajmy rzeczy, które poznajemy, które porównujemy, które odbieramy, które podziwiamy, których odbiór doświadczamy. Powiem tak, na moim kanale zawsze będą mile widziane wszelkie rozmowy między widzami, wymienianie swoich myśli, poglądów, spostrzeżeń i nie musimy się ze sobą zgadzać. Po prostu
jest taki ogrom perfum, że różnie się też wszystko na nas układa. Coś się układa na kimś lepiej, na kimś gorzej, coś jakiś ląty lubi, coś nie lubi. I nie ma w tym nic dziwnego. I jestem też daleka od czegoś takiego, że mówisz, że nie powinniśmy mówić takie rzeczy. Pewnie słów się nie powinno używać, bo to tak deprecjonuje inne zapachy. Na przykład, które ktoś kocha. Mówmy w ten sposób, że coś na nas nam nie pasuje, dla mnie, mi to nie pasuje, tego typu. Używając odpowiednich też sformułowań, żeby też nikogo nie urazić, nikomu tego zapachu nie obrzydzić, nie zrazić. W ogóle blokowanie na innych kanałach osób, które chcą przedstawić swoje myśli, spostrzeżenia, które wchodzą do jakiejś reakcji z innymi widzami, czyli pozostawianie na kanale osób, które tylko będą pisać tak naprawdę nic nie wnoszące komentarze, wszystko będzie się kręciło wokół jakiegoś takiego koła adoracji wokół autorki, to na pewno nie jest mój kanał. Takie rzeczy po prostu, jestem takich rzeczy daleka i powiem szczerze, nigdy nie zrozumiem, po co komuś takie coś, w sensie nie wiem, czy ktoś się dowartościowuje takim natłokiem komentarzy, które nie będą w ogóle wymieniały myśli, a wszystkie inne, które coś tam podważają, ale w sposób naturalny, normalny, wymiana myśli i ktoś to blokuje, a że tak powiem, szkoda na to czasu poświęcać. Powiem szczerze, tak naprawdę lepiej poszukiwać osób otwartych i osób, które mają swoje własne spostrzeżenia, osób, które nie są ograniczone, zamknięte w tym wszystkim. A co tam przybyło? Co tam przybyło? Więc na przykład w jednym z pakunków taki zapach. Zapach, w którym pokładam tak ogromne nadzieje. Nadzieje przepięknego, zielonego, aromatycznego lasu, takiego igiełkowego. To jest zapach Taiga, l'essence de taiga, czy de taiga, esencja taigi. Tutaj jeszcze z tyłu, nie wiem, czy będzie widać. Mamy takie oznaczenie, już pokażę. Siberian Wellness. Wyostrzyło? Chyba wyostrzyło. A tak wygląda flakonik. Ja raczej, go jeszcze nie sprawdziłam. Taki dosyć minimalistyczny, tak wygląda korek. To jest taki zapach, w którym można zauważyć spory potencjał, jeżeli chodzi o testowanie skóra damska kontra skóra męska. Także pewnie jak Darek wróci poprysznicowo, popróbujemy, jak to się poukłada. Ogromne nadzieje pokładam, przepiękny ten zapach linkowałam. Linkowałam różne rzeczy, które będą przybywały, że tak powiem. Ogromne nadzieje pokładam, teraz nie potestuję, bo inne zapachy w użyciu, między innymi pewne arcydzieło kawowe. Pewien też zapach z wiśnią, różne inne testy poczynia, więc mówiłam, dekan zamienił się w flakon tego cuda, Tank Battle. Oprócz tego jeszcze przybyła Suma Oriental, to jest zapach, który też linkowałam, pamiętam, że Gosiet je kawił. Idziemy dalej. Idziemy w dekanty. Ja już tam opowiedziałam o wszystkim, ale cóż. Tutaj są dekanty, niektóre jako będą pierwszy raz omawiane, pierwsze dotknięcia, pierwsze emocje i tak dalej. O nich jeszcze na przykład nie było, były może w jakichś planach, nie planach, niektóre po prostu jako zapas czasami, bo na przykład mamy tutaj Lorenzo Villoresi, to też nie jest tak, że są to zapachy tylko, które będą wspominane jako pierwszy, bo Lorenzo Villoresi, piękna ziołowa poczula, już o tym zapachu było. Marka Berdot jest to marka na przykład od pięknego takiego kobiecego, takiego kremowego, to nie, taki kobiecy i bardzo taki trochę słodkawy, taki gładki, wyważony tytoń, czyli Oja de Cuba. Ta marka to jest dosyć nierówna, ale ten zapach, czyli róż Kaja, nie wiem, jak to dokładnie wypowiedzieć, nie będę łamać języka, jest wskazywany jako świetny unikat w ogóle tej marki. Tutaj jeszcze z dekantów, na przykład Havana Rain, to jest marka Jacques Zolty, nie wiem, kto się wymawia. W każdym razie z tej marki mam flakon Sparkling Sun, miałam też flakon Bientot i jeden zapach mnie jeszcze ciekawi po opowieściach, wrażeniach i tak dalej koleżanki perfumowej. A w ogóle odbiór tych wszystkich pakunków miał się przede wszystkim rozpocząć od zapoznawania się z zapachami marki amerykańskiej Solstice, którą linkowałam. Więc różne dekanty tutaj poprzebywały, niektóre mniejsze, niektóre większe. Więc pewnie zacznę od tych, które mam większe, tego że to były zapachy, które chciałam większą ilość mitrów, czyli podejrzewam, że nuty najbardziej moje, skoro wybierałam taką właśnie ilość. Widziałam duży potencjał w ich, jeżeli chodzi o nuty, dużą szansę na coś bardzo w moich klimatach, bardzo poszukiwanego. To jest marka, która mnie kiedyś bardzo zaciekawiła, udało się pozdobywać. I to też jest marka, w której widziałam ciekawe leśności. W ogóle, jeżeli chodzi o marki amerykańskie, to ja widzę tam dużą szansę na ciekawe, leśne
leśne takie klimaty z taką magią i dodatkami i z ciekawymi takimi, trochę taką rzemieślniczą pracą i z dobrymi takimi gęstymi parametrami. Jedno z takich marek było kiedyś, dawno temu, Olympic Orchids, marka amerykańska, którą poznałam na jednym z spotkań perfumowych. Koleżanka przyniosła, którą zdobyła ze Stanów te zapachy i wówczas to było coś naprawdę niesamowicie szokującego. Teraz jest dużo zapachów w taki styl, takich drzewności, żywiczności i tak dalej, leśności. To już nie jest aż tak szokujące, ale wówczas takie połączenie las z dodatkami, las żywicy, las owoce leśne typu blackbird, to było coś niesamowitego i tak niesamowicie gęste, intensywne, ekspansywne były to zapachy i tak niesamowicie zmieniające się, ewoluujące, różne niuanse ukazujące. I powiem szczerze, nadal uważam, że marka Olympic Orchids czy Orchids, różnie to się wymawia, zostawmy na razie tak, powiem szczerze, jest to marka, do której mam generalnie dwa zastrzeżenia, ale jest to marka świetnym stosunkiem ceny do jakości, z niesamowicie intrygującymi zapachami, zapachami, które jak niesamowicie pracują, zmieniają się, istne kameleony, czasami człowiek aż nie dowierza, że to jest ten sam zapach, który został zaaplikowany, od wręcz momentów zdumienia, niedowierzania, takich wrażeń negatywnych, po prostu takie niesamowite zaskoczenia, odkrycia, człowiek jest tak zszokowany tym, jakie piękne emocje później doświadczy, że to są po prostu wstrząsające momenty, to są takie arcydzieła sztuki w flakonach, w prostych flakonach, świetny stosunek ceny do jakości, zapachy bardzo intensywne, ekspansywne i niesamowite są to wrażenia i warto poznawać, dlatego postanowiłam, że jedną z kolejnych marek, której poświęcę serię, będzie właśnie marka Olympic Orchids. Ostatnio po którymś z filmików było właśnie takie typowanie, wskazałam, że można wytypować kolejną markę, której zostanie poświęcona seria. Marlena wówczas, bliska Marlena wspomniała o Judith Williams. Nie wiem, czy chodziło o tę kwestię, żeby to była seria poświęcona tej marce, czy tam chodzi ogólnie, żeby był jakiś filmik o tej marce z przeglądem, z omówieniem w ramach serii, nie wiem, z fragrantiką w tle, czy serii Flakonik. Podejrzewam, że raczej to drugie, dlatego że jest to marka, której znam chyba cztery zapachy. To nie jest też taka marka wielozapachowa, której jakby należało poświęcić serię, bo nie ma tego aż tak dużo. Bardziej bym chciała takie marki, które mają taki rozrzut zapachowy, taką mnogość tych zapachów, żeby faktycznie móc się zajmować tym tematem i kontynuować serię. Przypomnę, że na moim kanale jest seria odnośnie marki L'Artisan z moich ukochanych marek niszowych. Jest seria o marce Montal, wybrane to zostało przez Wickę chyba, czy Wickę widzę, chyba Marlenę, jak dobrze pamiętam. Jest też seria o marce Amouage. I chyba w końcu nie ma, myślałam, że jest o Zoologist oraz, więc ona będzie jako czwarta, wspominałam, że będzie Comme des Garçons, marce, do której mam trochę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o parametry, ale dużo ciekawostek perfumowych, dużo niesamowitych wrażeń, ciekawych drzewności, ciekawych ujęć lasu, jakiej różnorodności tego motywu drzewno-leśnego, więc Comme des Garçons to będzie chyba piątka. Szóstka będzie Olympic Orchids i siódemka może brać ktoś z widzów, jaką markę właśnie też wskazać generalnie pod kątem właśnie nowej serii perfumowej. Takiej częstszej może realizacji, no regularnej realizacji. Tutaj też próbkę mam do testu, dostałam Sweet William, Carner Barcelona, przypomnę, marka niszowa hiszpańska. Raczej nuty nie moje, ale opowiemy. Co my tu jeszcze mamy? Boże, ja tak operować tym wszystkim umiem. Ktoś ostatnio stwierdził, że nie widzi mnie na kanapie. Może coś tam nagram na kanapie, bo czasami to może być użyteczne, tak jak teraz, żebym trochę ogarnęła to, co pokazuję. Ale co tam idziemy dalej? Kolejny zapas mililitrów Żeglorza. Kasi pomysł, autorka Gumisiowo. Mówię zapas, ponieważ mam taką małą ilość jeszcze od buteleczce od Daniela. Natomiast tutaj mam zapas, ale że tak powiem nieświadomie zostałam wprowadzona w mały błąd, ale może to powiem kiedyś, kiedy indziej, małą anegdotkę zrobimy. Wyszło tak jak wyszło i pewnie wyjdzie, że będę zadowolona, w sensie, że ten zapas się przyda. Przypomnę, że z Kasi zapachów piękny jest zapach z taką ambrobursztynowością. Mówię ambrobursztynowością, bo to nie jest to samo, ale mam wrażenie, że ten zapach ma takie trochę klimaty i z jednego, i z drugiego motywu akordu. Powiem szczerze, bursztynowość, taka balsamiczność, takie ciepło i takie otulenie, prawda, jednocześnie taka trochę plażowość.
A jednocześnie ta ambra też potrafi być w takim wydźwięku balsamiczno-bursztynowym, chociaż potrafi mieć też różne inne ujęcia, takie bardziej brudne, różne, różne. Trzeba mieć to pod uwagę i trzeba też mieć na uwadze, że często to jest mylone. Zresztą tak samo jest mylone, no ogólnie różne rzeczy, na przykład wspominany zapach akacji, tak naprawdę to jest robinia akacjowa, no różne są takie typu, że kwestia też lilaka, różne, różne rzeczy. Tutaj a propos takich rzeczy perełkowych, płuca leśne, też zapach, w którym pokładam ogromne nadzieje. Maderas de Oriento Scuro, czyli drewna ciemnego orientu, tak? Więc tutaj taki też klimat. Co my tu jeszcze mamy? Zapas, jeżeli chodzi o kasbah, pigę, czyli przepiękne, płonące, iskrzące kadzidło. To jest zapach, o którym już tyle opowiadałam. Perełkowy. No i chyba tyle, co ja tam głównie mówiłam. Tu jeszcze mam inne rzeczy, że tak powiem, przedstawienie. To nie jest koniec nabytków, ale sporą część w tym flakonie przedstawiłam.